Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Peter Bielack i zapraszam Was na 7 epizod w 4 sezonie Flash Time. Dzisiejszy epizod, jak widzicie, to plener. Wybraliśmy schody pomiędzy osiedlowymi budynkami po prostu. Z tyłu, co prawda, mam trochę inną konstrukcję niż osiedle, ale generalnie jesteśmy na osiedlu na Kalinowszczyźnie. Lublin jest miastem na Wyżynie Lubelskiej, więc tutaj jest bardzo, bardzo dużo schodów, a my jesteśmy w jednym z najwyższych miejsc w Lublinie, więc te schody są dosyć długie. Po mojej prawej, tutaj z tyłu, od prawej strony będę miał słońce schowane za drzewami i ono będzie prześwitywać przez liście. Po środku naszej sceny, po środku schodu będzie stała nasza modelka, za chwilkę ją zobaczycie. I będę fotografował modelkę dzisiaj czterema różnymi obiektywami. Mam dzisiaj cztery obiektywy Sigma DGDN. Obiektywy DGDN to są obiektywy projektowane z myślą o aparatach bezlusterkowych, dlatego dzisiaj robimy aparatem Sony, który należy do Mateusza, który tam stoi za kamerą. I mamy dzisiaj czteroogniskowe: 35 mm, 50 mm, 85 mm i 105 mm. Wszystkie te cztery obiektywy są ze światłem 1.4 i tak właśnie będziemy fotografować, wiecie, plener, prawda? W plener idzie się po to, żeby zrobić piękne, rozmyte tło, piękne bokehy. I prawdę mówiąc, przysłona 1.4 dzisiaj będzie nam potrzebna bardziej niż zwykle, dlatego że to miejsce wewnątrz osiedla, ono nie jest urocze. Ono ma pewne zalety, ma pewien potencjał, ale ono nie jest urocze, więc myślę, że rozmycie i bliki światła na liściach z tyłu za modelką pomogą nam w jakiś sposób tą taką po prostu w tej chwili może nie szarą, ale zieloną, ogoloną z trawy, byle jaką lokację zamienić w lokację fotograficzną. Anegdotka. Jakiś czas temu robiłem sobie taki test składający się z 10 bardzo technicznych pytań na platformie edukacyjnej Carla Taylora. To jest bardzo znany i popularny na YouTubie brytyjski fotograf. Poległem na jednym pytaniu. Odpowiedziałem 9 dobrze na 10, jedno nie. Pytanie, na którym poległem, brzmiało: jaka jest klasyczna ogniskowa do portretu? I do wyboru były 24, 35, 50, 85, 135 i 200. I wahałem się pomiędzy 85 i 135, bo to są moje ulubione ogniskowe do portretu. W studio na pewno wybieram 85, 50 mm wybieram tylko wtedy, kiedy jest mi ciasno. No i tak z ciężkim sercem, ale odpowiedziałem 85. Ku mojemu zaskoczeniu, no okazało się, że moja odpowiedź według Carla Taylora nie jest prawidłowa, nie jest właściwa, gdyż według niego prawdziwą, taką klasyczną portretową, ogniskową jest 35 mm. I nie ukrywam, to było duże zaskoczenie dla mnie, bo w życiu bym nie pomyślał, że 35 mm to jest klasyczna ogniskowa portretowa. Owszem, to się fajnie sprawdza w takich portretach środowiskowych na przykład, jeżeli chcemy oprócz portretowanej osoby pokazać dużo rzeczy, które się dzieją dookoła niej. Ale poza tym, gdybym chciał portretować i pokazać tylko osobę, na pewno wybrałbym 85 mm. Dzisiaj będziemy robić zdjęcia w trzech planach, to znaczy każdym z tych czterech obiektywów, przypominam, 35, 50, 85 i 100, 5 to jest Sigma DGDN ze światłem 1.4. Będziemy robić zdjęcia całej sylwetki naszej modelki, czyli w takim maksymalnym odejściu. Oczywiście nie będziemy odchodzić maksymalnie daleko, bo tutaj nie bardzo jest co pokazywać, ale w sensie takim, żeby uchwycić całą sylwetkę. Potem podejdę na tyle blisko, żeby było to 3/4 taki pan amerykański. Trzecie zdjęcie to będzie jak najbliższy portret, żeby wyizolować modelkę z tła i zrobić jak największe rozmycie z tyłu. Zależy mi na tym, żeby ten materiał był dla Was przydatny i edukacyjny, dlatego przyniosłem ze sobą miarkę, ona tutaj leży rozłożona. Co prawda nasza miarka ma tylko 5 metrów i pewnie w którymś z momentów będę musiał sobie na oko sztukować te metry, ale mniej więcej będziecie wiedzieli, że przy takim i takim obiektywie, jeśli chcecie uzyskać całą sylwetkę, to będziecie musieli odejść na przykład na 2, 3 lub 4 lub 5 lub 7 metrów. A jeżeli będziecie chcieli robić portę, to też Mateusz Wam pokaże, jak blisko będą nasze modele. Jesteśmy w plenerze, wieje wiatr i on wieje, to jest dosyć porwisty wiatr, stąd dzisiaj plan na oświetlenie jest prosty, po prostu banalnie prosty. Z tyłu, troszkę pod kątem za naszą modelką będzie świeciła jedna mała lampka, to będzie Profoto, a dwa z filtrem half CTO, czyli takim, chodzi mi o to, żeby to światło było cieplejsze niż normalne i będziemy symulować troszkę zachód słońca, a zgodnie z kierunkiem tego, które faktycznie świeci słońce, tam będzie świeciła lampa Profoto B10X i my ją zamontujemy w trzystopową oktę, czyli w taką oktę 90 cm. Moją oktę już znacie, to jest tak zwany szybko rozkładający się modyfikator, rozłożyć, wstrząsnąć i on już jest gotowy do akcji. To jest lampa z krótkim czołem, włączę ją od razu, zamontuję na statyw i będzie gotowa do akcji. Najprawdopodobniej uruchomimy tą lampę w TTL-u, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało światło główne. Okta 90 cm, zamocujemy ją teraz na statywie i pokażę Wam jeden fajny patent, który wymyśliliśmy, prawdę mówiąc, ad hoc, teraz na bieżąco, korzystając z tego, co mamy na osiedlu do dyspozycji. Statyw, którego dzisiaj będziemy używać jako podtrzymanie światła głównego, to jest Manfrotto BAC 1004, czyli taki statyw bardzo wysoki, większy. Tu pajączek, dziękujemy pajączku. Pajączka zostawimy, on ma swoje miejsce, tutaj my się mu wpalamy. I teraz zauważcie,
Co wymyśliliśmy? Co chwilę tutaj wieje wiatr i mówiąc krótko, ta lampa z tym modyfikatorem to jest 10 tysięcy powodów do tego, by trzymać to kurczowo dwoma rękami, żeby to nie spadło na asfalt, który jest tutaj pod nami. Przypięliśmy statyw po prostu taką taśmą zabezpieczającą, którą robi Manfrotto. To jest szeroka taśma z takim podgumowana od wewnątrz i przyczepiliśmy to po prostu do poręczy. I teraz ja zamontuję tutaj lampę, podniosę lampę do góry. Dobrze. I opuszczę tą lampę troszeczkę w dół, ale tylko troszeczkę. Myślę, że to będzie spoko. Dzisiaj flashtime eksperymentalny. Powinienem dzisiaj wziąć niebieskie dżinsy. Poznajcie Wiktorię. Wiktoria dzisiaj będzie naszą modelką. Wiktoria przyjechała specjalnie z Crossa na nasz flashtime. I dzisiaj mamy taką stylizację żółto-niebieską do zieleni plus słomkowy kapelusik. Dzisiaj robimy w zasadzie, wiecie, planner, czyli fashion. Ja sobie spojrzę w nasze światło. Ono jest mniej więcej 1,5 metra od nas. Tutaj mamy miarkę, o której ja będę wam meldował, w którym miejscu jestem. Myślę, że zobaczycie to na filmie, czy z jednej, czy z drugiej, czy z trzeciej kamery. Jedziemy, zakładamy 35 mm i robimy pierwsze zdjęcia. Sigma 35 DGDN ze światłem 1.4. Pierwsze zdjęcie, czyli cała sylwetka, stoję w odległości 2.50, 2.60, 2,5 metra. Czyli żeby obiektywem 35 mm objąć całą sylwetkę dziewczyny, która ma 1,70 m, potrzebujecie odejścia na 2,5 metra co najmniej. Zrobimy takie zdjęcie, ok? Ładnie, raz, fajnie. Teraz gdybyś mogła buzię troszeczkę w stronę... Hyps. Mamy zdjęcia całej sylwetki. Teraz podejdę na tyle, by moją modelkę objąć od głowy oczywiście do połowy uda, czyli robimy plan amerykański. Przymierzmy sobie ten plan amerykański. To będzie tyle. Świetnie. I teraz sprawdzę. Stoję dokładnie 1,50 m od modelki, czyli modelka 1,70 m, obiektyw 35 mm, plan amerykański do połowy uda, 1,50 m od modelki. Zauważcie, że to jest bardzo blisko i ja mam wtedy kontakt. Sekundkę. Mhm. Bo tam to jest plener, są żyjątka. Dobrze, ok. Raz, dwa, trzy, pyk. Mamy zdjęcia zrobione z odległości 1,50 m. Teraz będę chciał zrobić jak najbliższy portret, po to, żeby jak najbardziej rozmyć tło. Ale pamiętajcie, mamy 35 mm, więc na pewno pojawią się przerysowania. Będę starał się utrzymać twarz modelki tak mniej więcej w połowie kadru, w sensie w centrum kadru, by te przerysowania były jak najmniejsze. Ale prawdę mówiąc, przerysowania z 35 są interesujące. I widać je na wielu, wielu klasycznych, ikonicznych zdjęciach, więc być może takie właśnie zdjęcia lubicie robić. Zobaczcie, jak blisko jestem mojej modelki. Ja w tej chwili pod nogami mam 90 cm, więc żeby zrobić bliski, taki klasyczny, znaczy klasyczny, żeby zrobić naprawdę bliski portret 35, robię to dosłownie w ten sposób. O tak, więc jeżeli, op, raz, dwa, trzy. Czekaj, sekundkę. Owady. Podsumujmy 35 mm. 2,60 odległość, 2,60 od modelki, żeby objąć ją całą. 1,50 m, żeby zrobić 3/4 i 90 cm, czyli naprawdę bardzo, bardzo blisko, żeby zrobić bliższy portret. I teraz zmienimy obiektyw. Założymy obiektyw 50 mm Sigma DGDN ze światłem 1.4. Tak samo jak wcześniej będziemy robić zdjęcia przy przysłonie 1.4, ale chodzi o inną ogniskową. Teraz mamy 50 mm i by moja modelka zmieściła mi się cała, muszę odejść na 3,60 3,70, czyli prawie 4 metry przy 50. Zobaczcie, że wcześniej byliśmy, tam było 1,60 m, teraz jestem metr dalej. Więc takie rzeczy trzeba mieć z tyłu głowy, jeśli planujecie sesję w pomieszczeniach. Ja mogę tutaj odejść dosyć daleko, ale jeżeli macie pokój, w którym planujecie zdjęcia i myślicie o tym, że użyjecie 135, będziecie mieć piękny portret całej sylwetki, no to trzeba mieszkać w pałacu. I teraz tak, robimy Wiki, robimy zdjęcie. Ok, pyk. Żeby zrobić całą sylwetkę, muszę odejść na 3,60. Teraz zrobimy kadr amerykański, czyli do połowy uda nad kolano. Podejdę bliżej, przymierzając się cały czas.
Dobrze, jestem tutaj, chcę objąć rączki tutaj. Jeśli chcecie zrobić zdjęcie 3/4, czyli plan amerykański, 50, w takim ujęciu pionowym trzeba podejść na 2 metry. Zrobimy kilka takich zdjęć, dobrze? Tyk. Hop. Jestem w odległości 1,40 m. Przypominam, 50 mm, robimy bliski portret. Jestem w odległości 1,40 m, więc to jest taka odległość. Zobaczcie, ja mam, może nie to, że na wyciągnięcie ręki modelkę, ale mam z nią doskonały kontakt, mogę jej spokojnie patrzeć w oczy, mogę z nią rozmawiać. Jeżeli ktoś lubi właśnie tak bliski kontakt z modelem podczas sesji, to wydaje mi się, że to jest świetna ogniskowa, bo tych przerysowań jest dużo mniej niż w przypadku 35. Zrobimy kilka zdjęć? Zrobiliśmy dwie małe zmiany. Pierwsza rzecz, założyliśmy obiektyw 85 mm. To jest Sigma Art 85 1.4 DGDE. Prawdę mówiąc, to jest obiektyw, do którego ja tak bardzo tęsknię. Wyglądam jak kania dżdżu, żeby ten obiektyw pojawił się z mocowaniem RF do mojego Canona, ale pewnie prędzej się przesiądę na Leica albo Lumixa niż Canon dopuści, żeby obiektywy Sigma Art pojawiły się na pełną klatkę, bo cóż, wydaje mi się, że Canon jest zazdrosny. Postawiliśmy modelkę w głębszym cieniu, więc użyliśmy teraz, włączyliśmy kontrę. Będziemy mieli od jej prawej z tyłu troszkę takiego ciepłego światła, tam jest lampka Profoto A2 z filtrem 1/2 CTO. Zaczniemy robić zdjęcie 85 od fotografowania całej sylwetki. Moja taśma ma 5 metrów i ja stoję metr od końca taśmy, czyli stoję 6 metrów od modelki, żeby ogarnąć całą sylwetkę. Raz, dwa, trzy, o sekundkę, o tak, pach. W tej chwili będę robił zdjęcia w planie amerykańskim, czyli głowa, wiecie, do połowy uda. Muszę oczywiście zachować pewien margines na to, żeby modelka mogła swobodnie pozować. I oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, czy trzymacie aparat pionowo, czy poziom. Jeżeli trzymacie aparat pionowo, no to oczywiście łatwiej jest zrobić zdjęcie między głową a kolanami, a jeżeli weźmiecie aparat poziomo, no to trzeba odejść dalej. I teraz, jeśli macie coś fajnego do pokazania, coś w szerokim planie, no to kadr poziomy zapowiada się naprawdę interesująco, ale jeżeli chcecie odciąć modelkę od tła, no to robimy po prostu, wiecie, kadry instagramowe. Żeby naszą modelkę złapać od głowy do kolan, jestem w tej chwili 3,20 m od naszej modelki. I robimy kilka zdjęć. Raz, dwa, trzy, pyk. W tej chwili robimy ujęcia bliski portret. 85 mm to jest dosyć długa ogniskowa. Żeby zrobić bliski portret, taki naprawdę bliski portret, skadrowanie, wiecie, cięcie po łokciach, po rękach, bo dzisiaj robimy fashion. Jestem w odległości 180 cm od modelki. Uwaga. Hop. W tej chwili założyłem na mój aparat prawdziwego potwora. To jest Sigma 105 ze światłem 1.4 DGDN. I to jest wielki, ciężki obiektyw z ogromną źrenicą wyjściową. W tej chwili nasz czas tutaj jest 1.500, przysłona 1.4 ISO 50. I słuchajcie, żeby objąć całą modelkę z tam resztką tego, co jest dookoła niej, muszę odejść na prawie 7 metrów. 5, 6,5, między 6,5 a 7 metrów. To jest naprawdę daleko. I teraz zrobię kilka takich zdjęć, żeby wam pokazać, jak wygląda bokeh z tego obiektywu, dlatego że nie bez powodu mówi się o nim, że jest magiczny. Okej, okay. Wiki. Raz, dwa, trzy, pyk. W tej chwili ten szpaler drzew rozświetlony za Wiktorią zaczyna wyglądać tak, jak wcześniej o tym myślałem, że będzie wyglądał. Raz, dwa, trzy. Podejdź sobie z drugiej strony. Czerwona plama się robi, zamienia się w plamę. Śmiał, śmiał. Nie będę nas fotografować. Jestem miejsce znalazł.
Żeby tym potworkiem, cudownym potworkiem zrobić zdjęcie całej sylwetki, musiałem odejść prawie na 7 metrów, między 6,5 a 7 metrów. I będę chciał zrobić plan amerykański, czyli na pewno będę mógł podejść do przodu. Zaraz zobaczymy, na ile będę mógł podejść do przodu. 3,20 m, żeby ująć modelkę od głowy do kolan. Więc ten obiektyw jest przepiękny, ale on wymaga odejścia. To jest długoogniskowo, wymaga odejścia, no ale w plenerze to odejście macie. To były zdjęcia z odległości 3,30 i to plan amerykański. Teraz podejdziemy jeszcze bliżej i zrobimy takie naprawdę close-upy. Z taką długą ogniskową, żeby zrobić bardzo, bardzo bliski portret. I tak muszę stanąć daleko. I tak. O, to było fajne, to było fajne. Zróbmy tak. Słuchajcie, fotografowanie na schodach ma swoje zalety. Co prawda są to schody wewnątrz osiedla, więc co chwilę musimy robić przerwy, po prostu maszerują ludzie, tak jakby tutaj się toczy normalny dzień. Ale dzięki temu, że te schody są takie dosyć z dużym spadkiem, ja mogę cały czas fotografować modelkę z dołu. To znaczy moja modelka będzie wyglądała na dużą, silną dziewczynę. Ja nie ukrywam, mi zależy na tym, żeby moje modelki wyglądały na takie postawne heroiny. Jeżeli ktoś bardzo potrzebuje tego, żeby jego modelka wyglądała na maleńką, drobniutką i słabą kobietę, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby teraz tak jak Mateusz nas filmuje z góry, my moglibyśmy teraz robić Mateuszowi zdjęcia z wysokości metra, więc macie po prostu darmową drabinę. To trzeba brać pod uwagę i w jednym, i w drugim przypadku. Teraz zrobimy szybki przemarsz, pójdziemy na drugą lokację i tam będzie taka, mam nadzieję, bezpieczniejsza lokacja. Chyba że właściciel garażu, na którym jest namalowane to graffiti, postanowił przyjechać z pracy. No ale to się okaże za 10 minut. Zróbmy małą przerwę, żeby Wam pokazać obiektywy, którymi się posługujemy na tej sesji. W kolejności od lewej do prawej to jest Sigma 35 mm ze światłem 1.4. Oczywiście to jest wersja DGDN, to jest 50 mm ze światłem 1.4 Sigma Art DGDN i tutaj pierwszy po prawej 85-1.4. Wszystkie obiektywy DGDN mają dedykowany pierścień przysłony, który można zablokować tym tutaj przyciskiem, wtedy ani drgnie, ale po odblokowaniu możecie sobie ręcznie, manualnie sterować przysłoną. Jeśli klik Wam nie odpowiada, ten klik można wyłączyć i wtedy pierścień działa bezgłośnie, bezszelestnie. Fajna sprawa w przypadku filmowania. Oczywiście wybór trybu fokusowania, czyli autofokus albo manual focus i jeden przycisk funkcyjny. Wszystkie te trzy obiektywy mają dokładnie takie samo wyposażenie, czyli takie same te przyciski i suwaczki. Oczywiście banan dla skali, żeby było, wiecie, bardziej internetowo. 35 i 50 są rozmiarowo bardzo podobne. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo mały jest to obiektyw. 85 ze światłem 1.4 DGDN Art. On jest kapitalny i za chwilkę porównajmy go, tak wiecie, 1:1, ale po nałożeniu na docelowy aparat. I teraz to porównanie, wydaje mi się, będzie do Was przemawiało bardziej. To jest nowoczesny obiektyw Sigma Art 85 ze światłem 1.4 DGDN, założony na korpus Sony. A to tutaj, ta armata, to jest poprzedni obiektyw Sigma Art 85-1.4, tylko że DGHSM i on jest założony też na bezusterkowiec, to jest Canon R5. I słuchajcie, no tutaj już zabrakło miejsca dla banana w skali, ale zakładam, że rozumiecie, prawda, ideę tego, jak różne są to instrumenty i dlaczego za każdym razem, kiedy biorę ten aparat z tym obiektywem do ręki, tęsknię, po prostu tęsknię. Nie ujmując absolutnie temu narzędziu, ono produkuje genialny, fantastyczny obrazek. Ja posługuję się tym obiektywem dosłownie codziennie i każdą sesję zaczynam od tego obiektywu. Dopiero kiedy zobaczę, że jest mi ciasno, wtedy przestawiam się na jakiś silny obiektyw, 50 mm. Ale pomiędzy tym porównaniem nie może zabraknąć oczywiście jeszcze tego potwora. Jeszcze tego potwora, o którym w filmie mówiłem, że jest to potwór. No i naprawdę, to jest potwór. Czekajcie, czy mi się zmieści banan dla skali? Nie wiem, czy mi się zmieści pana dla skali. Jak z pewnością widzieliście na filmie, ten obiektyw z ogromnym szkłem, z ogromnym otworem wejściowym, ten obiektyw rysuje fantastycznie. Jeśli można powiedzieć o jakimś takim obiektywie, który ja nazwałbym królem plenerów, to bez wątpienia będzie to ten obiektyw. Owszem, Sigma Art 135 ze światłem 1.8 produkuje, można powiedzieć, nawet podobny obrazek, równie piękny, bokehy są zjawiskowe, ale wymaga odejścia
bardzo dużego odejścia od modelki, a tym obiektywem ja jeszcze mam szansę rozmawiać, wyraźnie widzieć modelkę, z nią rozmawiać, udzielać jej sugestii albo jakichś próśb, a obrazek jest fantastyczny. Dobra, tyle o obiektywach, wracamy do filmu na drugą lokację. Potargasz, Piotrusie? Dziękuję ci, kochanie. Gotowe, jedziemy. Kolejna lokacja, jesteśmy na garażach, prawdę mówiąc, międzyosiedlowych. To, co nas naprawdę interesuje, oczywiście oprócz naszej Wiktorii, to jest graffiti, które jest za jej plecami. Kapelusik, kurteczka, spodenki, buty, brązy, oranże, troszkę czerwieni, oczywiście harmonia analogowa. To, co mamy z tyłu, będzie pięknie komplementowało naszą modelkę. 35 mm i znowu zaczniemy robić zdjęcia w pewnym odejściu. W tej chwili mamy tutaj już mało światła, więc mogę ustawić czas synchronizacji. Nie jedziemy już w TTL-u w normalnym błysku, teraz będziemy robili, mamy 1/250 część sekundy przy ISO 64. Gdybym chciał zrobić zdjęcia pionowe, to oczywiście mogę podejść dużo, dużo bliżej. Zobaczymy, na ile bliżej, żebym miał znowu całą modelkę. To jest mniej więcej tyle. I w tej chwili mam pod nogami 2,40. Wstanę, o, teraz mogę z góry zrobić, aczkolwiek nasza kowbojka... Nie, to trzeba w ten sposób, to będzie dobrze wyglądało. Tyk. Pozwolisz? Modelka jest dokładnie 170 cm od tła. 1,30 m. Hop. 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 Mamy kilka fajnych zdjęć, zmienimy obiektyw na 50 mm i zrobimy jeszcze raz tą samą procedurę. Założyłem 50 mm ze światłem 1.4, czyli Sigma Art DGDN 51.4 i żeby złapać w poziomym ujęciu modelkę o wzroście 1,70 m, musiałem się cofnąć 5,5 metra od niej. 5,5 metra i dopiero wtedy mogę sobie tutaj przykucnąć i przy 50 mam, hop, całą postać mojej dziewczyny. Oczywiście ta sama zasada, w momencie, w którym przestawię aparat pionowo, będę mógł podejść bliżej. W tej chwili mam 3,80, czyli odległość od modelki 3,80 m, to jest pierwsze pionowe zdjęcie. Teraz zrobimy ujęcie 3/4. Zaczniemy od takiego kadru, o dobra. Kadr amerykański, odległość 2,40 m. Hop. Hop. Hop, trzeba mieć mocne nogi tutaj, nie ma schodów, jednak schody miały swoje zalety. I teraz zrobimy bliski portret. Wiadomo, że jeżeli podejdę z obiektywem, który ma przysłonę 1.4, podejdę bardzo blisko, to z tyłu pojawi się takie maksymalne rozmycie, jakie ten obiektyw potrafi zaoferować. Zobaczymy, co to będzie. Małgosiu, kochani, ja poproszę cię tutaj, żebyś mi troszkę wiatrem rozwiała włosy naszej modelki. Tak. Z kapelusikiem, ale tego wiatru mi daj troszkę. O, właśnie. Tak, bardzo, bardzo westernowe ujęcia. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że zdjęcia, które zrobiliśmy, wam też się podobają, bo ten klimat kowbojski mi się podoba, to naprawdę fajnie wygląda. Zrobimy kolejną zmianę, czyli zamiast 50 założę 85 i zrobimy jeszcze raz taką samą rundę. 5,5 metra. Spróbujmy. O tak, pak. Muszę się troszkę cofnąć, czekajcie. O tak, chyc. Dobra. Pięknie. Pięknie.
Przy 85 mm muszę się cofnąć zdrowy kawał drogi, to znaczy ponad 7 metrów, żeby poziomo ująć modelkę. Oczywiście kiedy zrobię pionowo, mam mniejszy dystans, ale to dalej jest 5 metrów. W tej chwili podejdę bliżej modelki i będziemy robić zdjęcia od głowy do kolan, czyli plan amerykański. Teraz podejdziemy jeszcze bliżej i zrobimy taki portret, tylko portret, bliski portret. 85 to jest ogniskowa, którą ja bardzo, bardzo lubię właśnie do takich ujęć. O tak. Hop. Zrobimy jeszcze taki z rozmycia. Zakładamy potwora, czyli Sigma Art 105 mm ze światłem 1.4. Ogromny, ciężki obiektyw, który produkuje po prostu fantastyczny, dosłownie bajkowy obrazek. Pięknie, pięknie. Moim zdaniem ten obiektyw sprawdza się najlepiej w dosyć bliskim portrecie, wtedy kiedy to odcięcie z tyłu jest absolutnie kosmiczne, czyli kompletnie zamazane. Modelka stoi 1,70 m tła, plan amerykański, czyli głowa do połowy uda, stoję równo 4 metry, 3,80 m, 4 metry, spróbujmy, pach, pach. Kadr amerykański 4 metry, podejdę do bliskich portretów i to też pewnie będzie duża odległość. Raz, dwa, trzy. Takie maksymalnie bliskie portrety w pionowym ujęciu. Jestem 2 metry 10 centymetrów od naszej modelki. Być może schody też swoje robią na płaskie, znaczy na płaskim terenie 2 metry 10, żeby objąć w zasadzie tylko twarz do łokci. O tak. O właśnie. Hop. W ramach podsumowania proponuję przejrzeć te zdjęcia, wiecie, nie jedno, potem drugie, potem coś tam, potem trzecie, tylko wszystkie obok siebie. Zacznijmy od całościowych portretów. I to są portrety z pierwszej lokacji. Zacznijmy od lewej. 35 mm ze światłem 1.4, plener, głęboko, bliki światła na liściach z tyłu. Jeśli pamiętacie odległość, mówiłem o tym na filmie, 2,5 metra do modelki. Kolejne zdjęcie to jest 50. I przy 50 mm musiałem się odsunąć do tyłu, prawie na 4 metry, żeby uzyskać mniej więcej podobny plan. Trzeci obiektyw to jest 85. Przy 85 mm zauważcie, co się dzieje. Tło z tyłu zaczyna wyglądać naprawdę ładnie, bajkowo, tak klimatycznie, fotograficznie, ale musiałem odejść na 6 metrów. Jeśli nie macie odejścia minimum 6 metrów od modelki, no to trzeba się liczyć z tym, że nie uda wam się uchwycić całej postaci. No i czwarte zdjęcie, oczywiście najbardziej bajkowy obiektyw, nawet kadrując całą postać. 105 ze światłem 1.4 sprawia, że tło z tyłu jest po prostu bajkowo rozmyte, bokehowo błyszczące. Tylko odległość moja od modelki, czyli aparatu do modelki, to jest 7 metrów. To jest naprawdę zdrowy kawałek drogi. I teraz porównajmy to samo na drugiej lokacji i znowu od lewej mamy 35 mm, czyli znowu 2,5 metra od modelki, ale zauważcie, to, że widać podłogę, to jest oczywiście brzydki asfalt, niech to będzie troszkę taki kowbojski, grunge'owy klimat, no bo skoro mamy graffiti, ale sufit, ściana i ten kabel tutaj, to są brzydkie rzeczy. I prawdę mówiąc, ja nie chciałbym tego mieć, ale jeżeli chcę mieć modelkę wyglądającą na dużą, silną i dumną, no fotografuję mniej więcej z wysokości jej pępka, czy takie, wiecie, typowe fashionowe ujęcie, no to muszę ten sufit pokazać. I to wygląda słabo, mówiąc krótko, aczkolwiek jeśli wam nie przeszkadzają tego typu rzeczy, bo robicie fashion dla magazynów mody, więc to na pewno się sprawdzi. Drugie ujęcie, 50. Zauważcie, że tego sufitu już w zasadzie nie ma i spokojnie mógłbym to wyfotoshopować albo dociągnąć czarny, gdybym chciał. Oczywiście nie ma takiej potrzeby. Asfalt jest, no bo skoro chcemy sfotografować buty modelki, wiadomo, że podłoga musi być. 85 mm, moja pod każdym względem ulubiona ogniskowa. Zauważcie, sufitu już nie muszę pokazać. Modelka dalej jest dumna.
Aczkolwiek to wygląda inaczej niż na 35, chociaż mniej więcej proporcje się zgadzają. No i wiecie, wielki, duży, przepiękny, cudowny obiektyw 105 ze światłem 1.4, czyli ten tutaj pierwszy z prawej. I w momencie, kiedy modelka stoi od tła 170 cm i to tło jest bardzo, bardzo wyraźne, zauważcie, że różnica w rozmyciu, no owszem jest, ale to już nie jest takie bliki bokechy jak tam w tym plenerze, prawda? Pójdźmy do kolejnego kadru i to jest kadr amerykański, czyli 3/4. Głowa do połowy uda, nazwijmy to. I znowu, mamy tutaj 35 mm. Wcześniej, żeby ująć całą modelkę przy 35 mm, byłem od niej w odległości 2,5 metra. W tej chwili skróciłem dystans o połowę w zasadzie, bo do 1,5 metra. I nawet te liście, te bliki z tyłu zaczynają wyglądać fajnie i fotogenicznie. Aczkolwiek widać, że to są schody, tu podjazd dla wózków, tu jest barierka, a tutaj są gałęzie. Prawda? To widać po prostu na pierwszy rzut oka. Przy 50 mm sytuacja wygląda podobnie, aczkolwiek to wygląda fajnie. Patrzę tutaj, że latarnia błyszczy na biało. I dzięki temu, że to jest 50 mm 1.4 otworzony szeroko, więc nawet ta latarnia tutaj nie wygląda źle. Za to co innego przy 85. 85 metrów jestem w tej chwili od modelki w odległości 3 metry, czyli dwa razy dalej niż fotografując 35. 3 i w zasadzie 3 metry 20 cm, ale z kolei to wszystko, co jest z tyłu, zaczyna wyglądać jak tak zwana poezja. No i znowu magiczna 105. To, co się dzieje za naszą Wiktorią, to jest już może nie poezja, już bajka. Nawet schody nie bardzo widać, że to są schody, trzeba się domyślić. Oczywiście człowiek się domyśli, ale to wygląda naprawdę fajnie. Słuchajcie, to wygląda naprawdę fajnie. Weźmy drugą lokację. Wszystkie zdjęcia, które widzicie, one są już kadrowane pod kątem publikowania na Instagramie. To jedno zdjęcie z obiektywu 35 mm, ono nie jest kadrowane, bo chciałem zrobić 3/4 i ująć jak najmniej sufitu, więc podszedłem bardzo blisko. No to teraz będę musiał pewnie w Generative Fill w Photoshopie użyć z lewej, z prawej zrobić, ale umówmy się, że to nie przeszkadza w tym, co tutaj oglądamy. Mamy kadr amerykański, 1,5 metra i wiecie co, no biodra i twarz i kapelusz są przerysowane przy tych 35 mm. Ale to nie wygląda źle. I prawdę mówiąc, ja jestem z tym oswojony, dlatego że tak wygląda bardzo dużo zdjęć tak zwanych klasycznych fotografów z ubiegłego wieku, z tego wieku, w albumach, które widzimy. I być może do tego nawiązywał Carl Taylor w swojej tej ankiecie, gdzie klasycznym obiektywem portretowym było 35 mm. Ja na pewno dalej lubię tą ogniskową. W plenerze używam zawsze, ale na pewno nie jest to według mnie taka, wiecie. To jest dosyć trudna, wymagająca ogniskowa. Z drugiej strony, jeśli na przykład modelka ma, nie wiem, jest jej dużo więcej na dole niż na górze, wystarczy podnieść się trochę do góry, wtedy twarz stanie się większa, a dół modelki stanie się mniejszy. I to też można wykorzystywać, zwłaszcza w sesjach komercyjnych. 50 mm, no to faktycznie to wygląda jak klasyka, tu wszystko się zgadza, widać modelkę, widać ją dokładnie, jak ona wygląda, widać dokładnie to, co jest z tyłu, ale to ładnie wygląda. 85, uwielbiam ten obiektyw, uwielbiam tą ogniskową. Ta ogniskowa jest przede wszystkim bezpieczna, to znaczy idziesz w plener, idziesz do studia, wyciągasz 85, jeśli tylko masz odejście, bo przypominam, 85 mm, żeby zrobić to zdjęcie, musiałem odejść od modelki prawie na 3,5 metra. No i magiczna 105, wiecie co to jest? To naprawdę jest magiczny. Cudne oczy ma Wiktoria. To naprawdę jest magiczny obiektyw. Zauważcie, że tutaj na tym zdjęciu tło za naszą modelką jest bardzo intensywne. Tam się mnóstwo rzeczy dzieje, ale przy użyciu obiektywu 105, czyli modelka ostra, tło mocno rozmyte, to przestaje mieć znaczenie. To po prostu nabiera tylko walorów ozdoby. No i bliskie portrety. Znowu zacznijmy od pierwszej lokacji. W przypadku bliskich portretów, fotografując 35, podszedłem na 90 cm, czyli w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Jeśli ktoś ma bardzo długie ręce, to w zasadzie na wyciągnięcie ręki. I zauważcie, że te bliki z tyłu liście, one naprawdę wyglądają fajnie, ale dalej, tu widać, że gałąź, tu widać, że schody, tutaj może poręcz. Jeśli wam to nie przeszkadza, no to jest super, bo to mały, lekki obiektyw. Z drugiej strony 50 jest dokładnie tych samych rozmiarów, a moim zdaniem wygląda jeszcze fajniej. 85. Żeby zrobić tak bliski portret, podchodzę na 1,80 m, czyli jestem 2 metry od modelki. Cały czas mogę z nią rozmawiać, ale jednak jestem dosyć daleko. Zauważcie, że tło to w zasadzie, tym tłem mogło być wszystko. To może być podświetlona tkanina, to może być cokolwiek. A w momencie, w którym fotografujemy 105 1.4, no to tło w zasadzie przestaje być istotne. To może być rozgrzana blacha, to mogą być samochody na parkingu, to może być cokolwiek, czy to ma czerwony, niebieski, nawet rządek niebieskich budek. To też by fajnie wyglądało, ale bliskie portrety w przypadku tła, które jest bardzo blisko,
35 mm. To wygląda fajnie, to wygląda fajnie. Gdyby to był kadr poziomy, to by było bardzo filmowe. No to już w ogóle to wygląda bardzo tak filmowo, to ujęcie. Trochę mi brakuje tej uciętej tutaj ręki, no cóż, chciałem podejść bardzo blisko. Przy 85 mm, znowu się powtórzę, to jest moja absolutnie ulubiona ogniskowa, bo to jest mały, lekki obiektyw, zwłaszcza Sigma Art DGDN 8514. No to widzieliście, jak on jest mały, a tło już jest po prostu kolorową, ognistą plamą. I to zdjęcie to by chyba trzeba pokazać oddzielnie, bo to jest takie zdjęcie, które... No cóż, ono wygląda naprawdę fajnie, naprawdę filmowo, gdyby je przyciąć na taki kadr filmowy. Możemy to zrobić, przytnijmy ją 16:9, o powiedzmy w ten sposób. I to jest ostatnie zdjęcie sesji. Umówmy się, że Sigma Art DGHSM 105 ze światłem 1.4. No to cóż, to właśnie takie zdjęcia właśnie robi się tym obiektywem. Dobra, wracamy do ostatniej sceny na filmie i kończymy materiał. To jest wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać. Mam nadzieję, że nasze zdjęcia Wam się podobają. Wy już je widzieliście, my jeszcze nie. Możecie sobie teraz wyrobić własne zdanie na temat ogniskowej fotografii, którą Wy uprawiacie. W naszym zestawieniu zabrakło ogniskowej 135 mm, ale po prostu nie miałem takiego obiektywu, skąd wziąć do aparatu Sony, a dzisiaj robimy po prostu jednym aparatem, bardzo, bardzo podobnymi obiektywami, z takimi samymi ustawieniami tego wszystkiego. Wiktoria, Mateusz, Mogoneta. Ja się z Wami żegnam, tymcza i do potem. Mateo, słuchaj, jest 14 i te schody wyglądają całkiem nieźle. Tych plam światła może być trochę za dużo, ale myślę, że zanim się rozłożymy, zanim zrobimy, będzie minie godzina. I to obramowanie tutaj na tych schodach będzie całkiem fajnie wyglądało. Trzeba będzie filmować raczej, wiesz co, w tą stronę. Ten trawnik przystrzyżony wygląda biednie, no ale to jest po prostu osiedle. Za to tego chyba trzeba będzie unikać widoku, bo przecież po drugiej stronie jest kompleks takich spokojnych lokacji. I kiedy ja o tym opowiadałem Łukaszowi z Sigmy, Łukasz mówi tak, to w filmie powiedz, spieszcie się fotografować, bo i tak wszyscy skończymy prędzej czy później na tych właśnie lokacjach, ale nie wiem, czy będę miał odwagę powiedzieć to w filmie.